Kolejne pytanie zadadzą Państwo posłowie, pani poseł Jolanta Szczypińska, pan poseł Andrzej Jaworski, pan poseł Jan Kilian, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie w sprawie problemów na Pomorzu w związku z bezprawnymi działaniami pomorskiego weterynarza wojewódzkiego opisywanymi w prasie, omawianymi w mediach ogólnopolskich i braku reakcji ze strony odpowiednich instytucji. Pytanie kierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi i również na to pytanie będzie odpowiadał pan minister Krzysztof Jurgiel. Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Jaworski. Dziękuję, panie marszałku. Pani poseł niestety jest w tej chwili na komisji, jest ważne głosowanie, więc postaram się sam sprostać temu wyzwaniu. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, 28 lipca 2015 roku ówczesny wojewoda pomorski kieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu na wojewódzkiego weterynarza w Gdańsku. Dokładnie 23 września prokuratura rejonowa Gdańsk-Śródmieście wszczyna śledztwo w sprawie pomorskiego lekarza weterynarii, a delegatura CBA w Gdańsku rozpoczyna przesłuchania byłych lekarzy powiatowych, którzy składali oświadczenia w sprawie nieprawidłowości. Dochodzi później zmiana wojewody. 18 grudnia nowy wojewoda pomorski Dariusz Drelich informuje, iż analizuje dokumentację dotyczącą zastrzeżeń do pracy doktora Włodzimierza Przeworskiego, pomorskiego lekarza weterynarii podległego inspektoratu. To jest m.in. efekt interwencji szefowej kancelarii premiera Beaty Kempy po liście otwartym skierowanym do pani premier Beaty Szydło. W tym samym czasie Telewizja Polska, program drugi, emituje reportaż o postępowaniu wojewódzkiego weterynarza. W mediach lokalnych i w mediach ogólnopolskich pojawia się bardzo duża dyskusja na temat tego, co dzieje się w pomorskiej weterynarii. Są pisane skargi poszczególnych lekarzy weterynarii, którzy skarżą się na mobbing, skarżą się na to, że są poddawani różnym naciskom. I do dnia dzisiejszego w tej sprawie właściwie nic się nie dzieje. My nie jesteśmy oczywiście od tego, aby roztrząsać, kto ma rację, natomiast przy tego typu zastrzeżeniach, no przynajmniej zawieszenie osoby, co do której jest takie duże zamieszanie, wydawałoby się, że to byłoby minimum, które należałoby zrobić. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie pośle. Proszę o zabranie głosu pana ministra Krzysztofa Jurgiela. Panie marszałku, Wysoka Izbo, 23 stycznia bieżącego roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej, która obejmuje m.in. wojewódzkich lekarzy weterynarii oraz ich zastępców, którzy zgodnie z artykułem 52 pkt 3 zaliczani są do wyższych stanowisk służby cywilnej. Wojewódzkiego lekarza weterynarii, jego zastępcę powołuje i odwołuje główny lekarz weterynarii w porozumieniu z właściwym wojewodą. W związku z zaistniałą sytuacją polecę głównemu lekarzowi weterynarii dokonanie oceny działań pomorskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii, który po dokonaniu oceny w porozumieniu z wojewodą pomorskim podejmie stosowne decyzje w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Pan poseł Jaworski, bardzo proszę. Dziękuję. Panie ministrze, dziękujemy za te wyjaśnienia, tylko problem polega na tym, że według informacji od pana wojewody pomorskiego taka kontrola została już wszczęta i od momentu, kiedy, tak jak nawet czytałem, mija już ponad miesiąc i żadnych informacji nie ma, a sytuacja się nasila, więc w związku z tym prosilibyśmy jednak o szybsze działanie polegające na zakończeniu tej sprawy, ponieważ każdy kolejny dzień to jest tylko i wyłącznie tak naprawdę udawanie, że coś się robi i niewyjaśnianie tego problemu. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi. Ponownie proszę pana ministra Krzysztofa Jurgiela. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja zalecam trochę cierpliwości. Ustawa została 23, weszła w życie. Są dokonywane oceny i głównego lekarza weterynarii, i wojewódzkich lekarzy weterynarii.
Także decyzje w stosownym czasie, w ciągu tych 30 dni, które przewiduje ustawa, zostaną podjęte. Bardzo dziękuję panu ministrowi.